ale moi drodzy widzowie, jestem tutaj sam, Dave'a nie ma, Yeti'ego nie ma i X'a nie ma, ale co chwilę tam zerka na mnie pan Darek. Dlaczego tata hejtera cały czas za mnie tam patrzy i skąd on wiedział, że ja tu jestem? Czy Dave, Yeti albo X mu powiedzieli? Nie wiem, dlaczego on na mnie patrzy. Panie Darku, no co tak zaglądasz na mnie? Nie drzyj się tak, co ty kurde, czy poważny jesteś? Skąd ty wiesz, że tu jestem? Wypuść mnie. Nie wypuszczę cię. A jak cię czujesz? No, jak mam się czuć? Jak chomik w klatce? No dlaczego mnie nie chcesz wypuścić? Ej, to może cię ogarniemy taką kołowrotek, bo będziesz tak biegał. Co to za to? Ale to nie jest zabawne. Proszę, wypuść mnie. No nie wypuszczę cię, no chłopie, no co? No ale dlaczego? W sensie, co cię to zmieni? Słuchaj, panią. Ty byłeś taki średni do mnie. Od kiedy byłem średni do ciebie? No zawsze byłeś średni, ty byłeś zazdrosny o to, że ja jestem tutaj najprzystojniejszy i ty chciałeś być normalnie tutaj... Ale ty wymyślasz, czekaj, ty masz coś za uszami. Ty za uszami to masz brud, jak się nie umiesz, paniaku. Bo to by powiedział Dave Yeti, że tu jestem, czy jak? Skąd ty to wiesz? Może tak, może nie, może tak i może nie. Może tak. I co, zamierzamy się tak na siebie patrzeć, tak? Patrzeć, jak jestem zamknięty. No, a wiesz, ja ci pokażę, co mam, a więc zonko, chciałbyś co? Aha, no dobra. Haha, i co? Dobra, ale ja mam taki czy, dobra, może razem pokonajmy X-a i mnie wypuść. Pomogę ci. Co ci? Panie Darku, co jest? Papa, palion! No Darek, co ty robisz? Obróć się. Co tu się dzieje? Dlaczego on nagle tu przyszedł? Czemu X się pojawił, nagle Dave wychodzi zza rogu? A, jeszcze on. No, tak, słuchaj, Pawełku, dzisiaj dla ciebie mamy niesamowitą atrakcję zafundowaną przez X-a. Może inna klatka, tak? Może pomniejszenie klatki, to będzie dobre. Można byłoby powiedzieć, że nawet uwolnienie. Uwolnienie? O kurde. Tak, a raczej... Mamy cię. Yeti, zaprowadzenie. Uwolnij mnie, Yeti. Nigdy. Dlaczego? Jesteś na zawsze. Ale czemu pan Darek współpracujesz z nimi? On ma X na twarzy, a ten się zamienia w X-a. Nie, ja nie współpracuję, jestem tym, dziennikarzem. Ja tutaj artykuł piszę. Muszę spisywać stare informacje. Wiesz, nie, co dobra, ty jesteś jakimś szemranym typem, nie? I co chcecie za... Nie, ja, ten typem. Patyk, weź odłóż, złamie ci go. No, sam nie, se odłóż, zaraz ja ciebie złamię tym patykiem, dobra, wchodzę do ciebie. Nie, do tych Yeti'ego se... Daj mi ten patyk. Daj ten patyk. Yeti, co to za patyk? Do tych Yeti'ego. To jest do tych Yeti'ego. Jak cię uderzy, to mdlejesz i budzisz się nie wiadomo gdzie. Weź mnie uderz, walnij mnie! Nie! Walnij go, on nie wie o co chodzi, walnij go. No trudno, walnij go. No uderz. No! Kurde. Żyje. Co? Ej, nie, chyba nie żyje. Jak ej, to... po co go kurde bijeć od poprzedniej? Ej, malaga, co jest? Ej, to serio tak działa? Ja też tak reaguję? Ja stoję w miejscu po prostu. Ej, obudził się już! Co jest, kurde, byle wolę, gdzie ja byłem? Ej, jakim cudem na niego tak krótko działa? Bo on jest mocny. Bo nie uderzyłem go mocno. Bo on jest mocny. Co znaczy, bo on jest mocny? On jest OP. Papa, koniec kurde siedzenia w ciszy. Zabieramy cię, koniec. Dzisiaj jestem wolny, mogę iść za wami, okej. Idę za wami. Idziesz z nami, ale się pilnuj. Tak. Bo jak nie, to i tak tu trafisz. Idę z wami, nie mam nic do... Nie mam nic do uczeki. Za mną. A czemu pan Darek jesteś na ich... po ich stronie? Co jest grane? On jest naszym pomagierem. To jest postęp! Podstęp, sorry. No, w sensie ty jesteś podstępem. Zamknij się tam! Cicho, bo zaraz dostajesz jeszcze mocniej! O kurde, no. Pan Darek nie jest po waszej stronie, tak? Rozumiem. Dobra, wychodzimy stąd. Ja nie wiem. O, siema. No jak siema? Zniknął. Nie no, gdzie my jesteśmy? W bazie Yeti'ego, no błagam. Czemu spokojnie. Ty jest... Co tu tak czerwono? Wracasz do teraz do góry. Ej! Co? Do góry! Już. Oj. Tu? Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, nic nie było. Wyżej. Nic nie było. Wyżej. Idę, pnę się, no. Wyżej. Prężę się. Wyżej. Kurde. Palion! No niechcący, spadłem.
Boże, nie widzicie, że on to robi, żeby nas zdenerwować? No dobra, nie, idę, dostaję idę, manto. Nie, idę już. A pan Darek to co? No chciałem zobaczyć, jestem... jakie to uczucie spaść na sam dno. Proszę mnie nie dotykać, szczególnie dotykaj Mietiego, nie chcę być dotykany. Idziemy. Dobra. Idziemy, czeka nas długa podróż. Ja nie mogę, tak gdzie mnie zabieracie? Na wakacje, jakieś wakacje. A, na Palionowo, z tego miasta na znowu. Na Palionowo. Z tego miasta znowu. Ciekawe, co mnie tam czeka. Albo całe miasto już jest czerwone, czerwono-białe. Albo... Niedoczekanie. Albo wszystko jest zniszczone i już nie ma Palionowa. Niedoczekanie. I powstaje tam X-owo. Ale co ty myślisz, że ja bym własną wioskę chciał zniszczyć, która czuję tyle pracowałem? X-owo. Ty jesteś głupi. Nie, X-owo tam będzie. Nic się nie stało. Gdzie mamy pana Ale Darka? Tego nie gwarantuję tobie. Nie ma pana Darka, zniknął. Co jest to? Co ty gadasz, chłopie? Aha, rozumiem. No dobra, no ale to co, jakaś niespodzianka jest? Może to wszystko były żarty z tym X-em i nagle mi dacie jakiś prezent. To będzie prezent dla ciebie, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Prezent. To będzie no. dla ciebie ogromny prezent. Może cała ta przejażdżka, ten, że X powstał, to wszystko wymyśliliście i teraz nie. idziemy, jakąś niespodziankę nie. mi robicie. Ej, Dave, a ja też mogę prezent? X. Nie. X, jak on stoi na pęczynie? X powiedział, że dzisiaj tylko Palion może dostać prezent. On nie znika, nie patrzę na niego. Paweł, gdzie ty jesteś? Idę przed siebie na Palionowo przecież. Gdzie? Mój dom żyje! Mój dom. Ej, gdzie on jest? Zgubiłeś go, Yeti? Mój dom żyje. Nie, tam jest! Kieruj się do szpitala. Do szpitala, Palion. Do szpitala? Ale Palion. Do szpitala? Do szpitala. Czyli... Do szpitala! Czego nie rozumiesz? Chcecie mnie wyleczyć, nie zadawaj tak? pytań. Dobra, idę. No czemu? Do szpitala. Szpital to nie jest niespodzianka żadna. Ale tam czeka na ciebie prezent. I to jeszcze do szpitala... Ja wiem. Darka, tak? Tak, pewnie, tam czeka to jest ładna pielęgniarka. Nie. Tam już nikt nie pracuje, no Miki się zwolniła. Zapraszam. I idziemy do szpitala, świetnie, świetny prezent, kocham szpitale. I co, do sali, tak? Nie, widzę za mną. Widzę w szpitalu, ponad narko. Za nim! Za mną, już! Tutaj, nie, no do tych tub! I tam! Co tu robi X? Zniknął. I tu. I teraz tak, włazisz tutaj. Panie Darku, Krimie. Ja tam nie chcę. Właź tu. Chodź tu. Nie. No Yeti, co ty kurde robisz? Łazisz i nic nie robisz, no piluj. Ja myślałem, że się słucha, no. Nie bij mnie. Ej! Co mi kupa? Chodź tu. No ja nie mogę... Dobra, nie wiem. Ja go nie... Słuchaj, Yeti. Ja nie muszę wykonać tego zadania. Tak, ty mnie! Widzę go, tu jest! Tu... Mam go! O ty, chodź tu lepiej, strzelam, za tobą jestem. Ty. Co ty tu robisz? Ajaj, co, chodź tu, Dave'o. Nie zwalniam cię jednak. Prowadź go na dół, ale to najszybciej to ja ciebie co mogę Co wy chcecie mi zrobić w tych tubach? Chcecie mi... Nie wiem, co chcecie mi Właź, zrobić. Właź, na prawo, na lewo teraz. No gdzie na lewo? Do lewej tuby. Tutaj? Tak, tutaj. Gdzie jest X? Teraz! Wejdę tam, jeżeli X tu, X'a tu nie ma. No nie, nie ma. Ma tu X'a, właź tam. Dobra. Dobra, idę. Czemu my tutaj... Dobrze. No dobra. I teraz tak. Panie Darku, nie! Weźcie go stamtąd! Teraz tak. No czemu on tam wchodzi? Ej, co to jest? Zwolnij mnie! I teraz... Ej, no! Ja tam nie. Nie ma opcji. Właź tam! Nie ma opcji. Już! Nie ma opcji. Właź tam teraz! Wyjmijcie X-a stamtąd! Właź tam! Wyjmijcie X-a! Nie! Panie, ja ci nie mogę pomóc! No jak nie możesz mi pomóc? Dobra, odpalam mechanizm! Nie mogę, woda! Nie klikaj, nie klikaj! Nie, co to zmieni? Proces zamieniania odpalony! O dziwne! Tam jest X? O nie, tam jest X! Pioruny walo! O, nie jest najlepiej! Dave! Dave, co ty robisz? Cicho! Palion! Widzę! O, czy coś się zmieniło? Czy jest wszystko w porządku? Palion, bo tu chyba... Czemu go widzę dalej? Bardzo dobrze! Czemu go widzę? Udało się. Przepraszam. Co jest, panie Darku? Przepraszam. Za co ty przepraszasz, ty? Czemu mam X-y na twarzy? I czemu go widzę cały czas? To jest moc, którą teraz dostałeś. Ale ja nie chcę na niego patrzeć cały czas, co to ma być? Teraz będziemy go widzieć razem cały czas, rozumiesz? Cały czas go możesz widzieć! A Yeti go nie widzi? No nie. No jeszcze nie, ale będę go widział! On pisze nawet? Co jest grane?
Czemu widzisz? Czemu ja więcej widzę? Bo jesteś teraz lepszy. Jesteś lepszym człowiekiem, rozumiesz? Jesteś ulepszoną wersją. Nie, Darku, co ty mi zrobiłeś? Ty Panie, jesteś tu zamieszany. Tak, ja coś zrobiłem. Ja ci po prostu... Ja nie mogłem ci pomóc po prostu. Ja straciłem game moda. Ja ręce mam wiele, będą. Dlaczego? Ty nie mogłeś pomóc. Dlaczego tylko my mamy te X-y? On też jest tu zamieszany. Ej, trzeba wszystkich zamienić. Nie kłamiesz! Trzeba wszystkich teraz zamienić. Jego syn! Jego syn mnie zamienił! Jego syn mnie zamienił! Co? To jego syn mnie w to wplątał i jego syn mnie tu przyprowadził. On też jest tu zamieszany. Hejter, ale on nie zrobił hejter ci tego. To zrobił? To tak, teraz, to teraz to. Ale patrz, hejter jesteśmy mi... Jesteśmy przyjaciółmi, pamiętaj. Nie, ty mi zrobiłeś to, a twój syn zrobił Dave'owi. Co to ma być? No ja tego nie zrobiłem, jestem niewinny. Ile razy mam wam mówić? No, tak. Tylko teraz jesteś gorszy od nas, bo my już jesteśmy ich sami i cię pokonamy, rozumiesz? Zaraz odkryjemy, jakie mamy, zostanie zniszczony wkładamy, jak Haralu. Wkładamy Yetiego do tej kapsuły. Yeti, wkładziesz tam. Co? Wkładasz się do tej kapsuły. Nie mogę się doczekać. Wkładamy się do kapsuły. Gdzie jest X? Gdzie on zniknął? X jest wszędzie. On odszedł. Dobra, chcę mieć tacy jak wy! Chcę mieć tacy jak wy! Yeti! Yeti! Jest X! To nie jest dobry pomysł! Jest X! Wyłaź stąd Yeti, no nie mogę! Co, odpalamy? A dlaczego to nie dobry pomysł? Będzie kolejny. Bo to się dzieje z... Za szybko? Złe osoby... Odpalaj! Może pana Darka zmienimy? Może pana Darka zmienimy? O. Nie! Ej, dlaczego on się tak przeraził? No widzisz? Yeti, nie jesteś gotowy. No nie! Dobra, mi coś śmierdzi, pan Darek, coś... Ej, patrz, nie ma X-a nagle. Dobra, chodźcie, za panem Darkiem. Pan Darek coś wie i chyba wie więcej niż my. Yeti! Co? Nie duś się! No muszę. Musisz się wyleczyć w końcu. A może nie po prostu, się. Może jak właśnie X-y będziesz miał na twarzy, to się to wyleczy. Jest no tam, idzie do środka, idzie do ratusza, idziemy za nim. Albo się zmutować. O, a gdzie jest? Jest hejter. Albo i tak. Halo! Nie uciekaj do mnie! Odpowiedzialności. Wkładamy cię do kapsuły. Nie, wkładamy cię do kapsuły. Kapsuła na mnie nie zadziała. Wyglądam. Wkładamy, czemu Dave ma inne X-y niż ja? Ponieważ ja dostałem pierwszy, mam większe, widzisz? No, ja mam mniejsze. Mam większą moc. Ale ty wyglądasz śmieszniej. Niestety, Dave, muszę ciebie zasmucić, ponieważ wielkość X-ów zależy od wielkości czoła, a że twoje czoło jest wielkie jak lotnisko, dlatego masz takie duże. Tak? A skąd ty to wiesz, jak nie jesteś to zamieszany, co? Darek, mi się wydaje, że ty będziesz miał X na całą twarz muszę w takim razie. Jak synka ze szkoły. Jak synka? Właśnie, gdzie jest hejter? Powiedz mi, gdzie jest hejter? No do szkoły, no muszę. Czemu nie ma X-a? Chcę widzieć X-a cały czas. Chodź X. Jest. Czego wy go cały czas widzicie teraz, tak? O nie, X. Zabrać go. Jak on pisze w taki sposób? Zabrać go. Zabierzemy pana Darka? Bierzemy pana Darka, Dave, bierzemy go! Nie! Dave, bierzemy go! Czego X-a? Czemu on się tak boi i chce przed nami uciekać? Panie X, czemu... Zabrać go. Panie X? Ten X mi... Czemu mi rozkazuje? Dave, mówiłeś, że nie będę pionkiem X-a! Bo nie jesteś pionkiem! Jesteśmy jednością, rozumiesz? To, co on chce, ja też chcę! Dasz i ty jedzenie. Też tak będziesz miał! Dasz mi jedzenie. Nie mogę. My ale... nie musimy się pożywiać. No proszę cię. My się pożywiamy nienawiścią. Tak, tylko że X mi rozkazuje, zabrać go. Obraź Yetiego, obraź Yetiego. A kogo mamy zabrać? Yetiego, pana Darka? A gdzie jest pan Darek? Przecież on zniknął, jak mamy go zabrać, jak go nie ma? Nie musimy go brać. Czemu ty biegasz z tym dotykiem Yetiego? Weź go odłóż jeszcze. Oj, tak! Masz. I teraz was wszystkich walę. Chcę być tacy jak wy. Krwiste, czerwone jedzenie. To chyba dla Yetiego jest tylko odpowiednie. Nie, ja ciebie też. Yeti ze smakiem to zje. Tak, ja bardzo lubię. Bardzo lubisz, tak? Musimy dać pana Darka zmienić. Chodź na słówko. Musimy dać... Ale Yeti nie może. Yeti nie jest X-em, on nie może. Yeti nie może. Yeti wróć lepiej do swojej jaskini. Ale ja ci chcę zostać X-em i to jest dobre. Słuchajcie, o. Zacząłem coś węszyć. Tylko, czekaj, X-a może tylko widzieć. X-a, słuchaj, jestem on na słyszy tropie. Nas? Jestem na tropie możliwe znalezienia tego, kim jest X, rozumiesz to? Te oczy to podpucha. Z jakim cudem? Te oczy to podpucha ci, o.
Serio. Czekaj, patrz, tego gdzieś go tu nie ma. Wiem. I właśnie dlatego trzeba zniszczyć wszystkich tak, po kolei. Tak, i wszystkich zmienić w X-y. I wszystkich zniszczyć. Każdego. Zabrać. Tak, każdego. Ale ich teraz nie ma. Dokończymy tylko plan zniszczenia wszystkich zmienień w X-y. Tak, teraz nie możemy, ale będziemy mogli. Ale nie teraz. Muszę zamknąć mu wrota, żeby nie wszedł. Dave, jak ty to zrobiłeś? Tu jest wejście. Dobrze. Ale co? Dobra, Dave. Czyli te X-y w ogóle nie zmieniają nic w psychice? Tak, mam plan. Słuchaj, mam plan. Czyli one tylko wyglądowo są? Czemu mi tak, nie mówiłeś? Ale... Czemu mnie zmieniłeś? Ciecio, bo teraz będziemy mogli razem współpracować i znaleźć to. Ja mam trop. A, w ten sposób. Pokażę ci potem. Słuchaj, teraz nie możemy, bo on tu cały czas jest. Trzeba poczekać, aż noc gaśnie i ci pokażę cały trop. Znalazłem coś, co jest może stary ważne. Ej. I dlatego... Co? Czemu i dlatego? Czemu akurat i dlatego? Nie wiem, bo może tu stał! Dobra, chodź stąd! I dlatego... Stworzyć pozory. No i tak jak mówię, i trzeba wszystkich unicestwić i zniszczyć. Dobra, wróćmy na chatę, będziemy jakieś sygnały musimy z tunelu zrobić do siebie. Będziemy działać w takim razie. Dobra. Zobaczmy to. Czym się? Dobra.